ale to o dalej. A to jeszcze... co, do debiutu przychodzimy? Tak. Kamil, czy ty się wygadałeś? No dobra, debiut, okej. Okay. Tak? Tak, debiut. No dobrze, no to idźmy do debiutu. Kto zaczyna? Kamil? Tak. Ja? Tutaj tak wyrwałeś się, więc dobrze, proszę bardzo. Ja mam kilka debiutów. Mhm. To znaczy, chciałbym wyróżnić artystę. I to jest, już wam mówię, bo chcę pokazać od razu okładkę. To jest, szukam. To jest Dawid Tyszkowski. No cześć. Mój kot zaginął. Ja też mam. I już, raczej nie wróci. I to jest dla mnie debiut roku. Podziwiam jego rozwój, Dawida, bo to nie jest, on jeszcze wcześniej wydał epkę. Pracował na tej płycie i też wcześniej pracował z Patrykiem Depenem i uważam, to jest świetny duet. Dawid jest, ma fantastyczny głos i wierzę, że jeszcze trochę, znaczy, że ta płyta jest takim, wiecie, to jest rakieta, która jeszcze nie wyruszyła, ale tam już te wszystkie silniki są odpalone i ona po prostu wyleci tak, że wszyscy będą o nim mówić i myślę, że wszyscy się będą o niego bić po prostu, żeby wystąpić na różnych festiwalach. Tak, ale on bardzo zdolny facet, naprawdę jest bardzo genialny. Skromny i mądry i świadomy w ogóle tego, po co jest. Świadomy jest tej muzyki i to dla niego się tylko liczy. Ola, chcesz na pewno coś powiedzieć o Dawidzie, tak czuję. Za chwilę. Za chwilę, dobra. To ja tylko może zaspoileruję, bo kot wrócił. Odwrócił. Tak. Ale powiem ci, że jestem w szoku, przepraszam Ola, wejdę tutaj jeszcze. Jestem w szoku, że to jest debiut roku, bo epka... No właśnie, to nie jest debiut. To nie jest debiut. Debiut fonograficzny, ja to traktuję jako debiut, jako płyta. Epka... Długogrająca. Długogrająca. No to... To byłby mój debiut roku, nie, gdyby to była też... pierwsza płyta. Tak. Ja nie traktuję Dawida jak debiutanta, ponieważ on w tym roku tą płytą, to co chciałam powiedzieć wcześniej, przyklepał tylko pierwszą epkę. Tak. To znaczy przypieczętował, ja po prostu rozdaję tu za chwilę karty, bo on za chwilę zacznie rozdawać karty. Będzie zapraszany na festiwale, będą się o niego bić i tylko umocnił swoją bardzo już dobrą pozycję na starcie, na tym rynku polskim. Spoko, ale to ja jakby mam tutaj w razie czego też coś, jeszcze coś dalej. Akceptujemy? Tak, akceptujemy. Niech to jest fonograficzny debiut album, tak? Bo ja owszem mogę, jeśli chodzimy, mówimy o epkach, no to ja mogę wspomnieć o Wiktorii Zwolińskiej, która wyda też właśnie epkę na podstawie Zazdrości. Już teraz sobie mam słabą pamięć do tytułów, a akurat tutaj chyba na podstawie Zazdrości, mam ją. Więc epka, która wyszła swoją drogą chyba tylko w cyfrze, więc to akurat nie podzielimy się takim fizycznym wydaniem, ale obserwuję też Wiktorię Zwolińską od samego początku i uważam, że to też jest artystka, która naprawdę jest na super drodze i będzie kimś. Obserwując ją, śledząc jej poczynania od początku, no to też widać, jak ona szuka. Epka już wyszła. Już teraz tam są chyba prace nad kolejnym materiałem. Nie wiem, czy mogę... Czy to jest jakaś zdrada tajemnicy? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. No, każdy może pracować już tuż po premierze. Więc to w tej sytuacji bym mógł, jeśli mówimy też o epkach, no to bym tutaj wyróżnił Wiktorię Zwolińską. Myślę, że chciałbym wyróżnić tę Ukrainkę. I dla mnie to jest... też fascynująca postać. Rozmawiałem z nią już dwukrotnie. Wcześniej, jak już wydawała tam jakieś takie pojedyncze single w Ukrytych Pragnieniach, z nią rozmawiałem, a ona z tą płytą się tak zbierała. Długo trzeba było na nią czekać. I jeszcze pamiętam, że chyba w lutym czy w marcu rozmawialiśmy o tym, co zrobić, może w którą stronę pójść. Na początku było w ogóle strasznie dużo utworów. Trzeba było dokonać jakiejś selekcji, coś tam dograć nowego i to jest w ogóle bardzo osobista płyta. Polecam skupić się w ogóle też bardzo na tekstach na tej płycie. Dojrzale bardzo pisze. Dojrzale. Z 20 lat? Tak. No jest młoda. Znaczy 20 to tego nie wiem, ale musiałbym sprawdzić. Ale jest młoda, świetnie śpiewa w ogóle po polsku. I mnie poruszyła. Ktoś jeszcze z debiutów roku dla ciebie? Do wyróżnienia? Do wyróżnienia?
Czy to już mamy Wiktoria i Dawid? No Daria ze Śląska bym wyróżnił. No i bym też wspomniał o Nicie. Nita. Mhm. I pyta Nitki. No to tak. Myślę, że taki powiedzmy inteligentny pop, o tak bym powiedział. Dobrze. Że to nie jest coś głupiego. Ale już czeka. Już nie mogę wytrzymać. Dawid, to nie jest twój prawdziwy debiut, ale jesteś mistrzem świata, uwielbiam cię, doskonale o tym wiesz. Znakomita płyta. Ostatnio miałam okazję rozmawiać z licealistami i wyobraźcie sobie, zapytałam grupkę właśnie młodych osób, licealistów, kogo słuchacie? No i oczywiście Dawid Podsiadło na pierwszym miejscu, a Dawida Tyszkowskiego znacie? Otóż odpowiedzieli nie i wydaje mi się, że jest jeszcze dużo do zrobienia, żeby dotrzeć do bardzo młodych słuchaczy. Daria, to jest debiut ostatnich lat, to nie jest debiut tylko tego roku. Daria, jesteś niesamowita. Uwielbiam to, że nie kopiowała innych, tylko że znalazła swój własny wizerunek, w którym jest autentyczna, jest prawdziwa, jest sobą i nie podąża ślepo za innymi, tylko robi swoje... I bardzo pracowita. Bardzo pracowita album Tu była, Daria ze Śląska. I coś z niszy. Świetnie. Ale mam nadzieję, że poznacie tę płytę, ci, którzy jej nie znają, Some Old Songs. Płyta w pełni anglojęzyczna, Tomek Ziętek, aktor i wokalista zespołu Fruitcakes. Czyli to nie nowość, że Tomek śpiewa i że jest na scenie, ale w końcu występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem. Płyta, która przenosi nas do... Route 66, do Nashville, do filmu Into the Wild, bo mnie się bardzo kojarzy z tym filmem. Przenosi nas do Stanów Zjednoczonych, to jest Amerykana, to jest country. Zrobił ją po swojemu, bo jest autorem muzyki, jest autorem tekstów i też bardzo maczał palce w produkcji. Tomek Ziętek, wspaniały debiut, ale numer jeden może być... Tylko jeden. O, już wiem kto. W tym rankingu wygrywa Poznań. Oyster Boy od do letnich dni. Piotrek Kołodyński, także producent, także autor tekstów, muzyki. Wcześniej zespół Terrific Sunday, ale to jest jego debiut solowy. Oyster Boy. Płyta, która jest takim właśnie, jak tytuł sugeruje, peanem na cześć tych najbardziej lepkich, takich ciężkich przez temperaturę i wydarzenia letnich dni. Takich dni jest tylko kilka w roku, ale wszyscy wiemy o co chodzi, kiedy to po prostu powietrze jest takie wspaniale intensywne i możemy poczuć się właśnie w ten sposób, gdy słuchamy tej płyty. I ta płyta roztapia, jak słońce roztapia lody. Mamy shoegaze, mamy dream pop, mamy piękny, psychodeliczny pop, rozmyte gitary, wysoki wokal Piotra i to wszystko się zgadza. Naturalną konsekwencją i taką kontynuacją tej płyty jest utwór Chciałbym mieszkać nad morzem, który nie znalazł się na tej płycie, ale który został wydany także w tym roku i który zapowiada coś nowego, ale także nawiązuje właśnie do takiego przyjemnego czasu, do przyjemności, do ukrytych pragnień, ale jednocześnie mówi też o walce z depresją, walce takiej wewnętrznej i o głębszych uczuciach. Debiut roku. Ale w ogóle wszyscy tak pięknie mówicie o muzyce i w ogóle cieszę się, że to z wami dzieje się tutaj spotykam, bo jesteście tak samo zajarani muzyką i tak bardzo ją czujecie, że kiedy Kamil ciebie słucha, kiedy ciebie Ola słucham, tak się rozmarzam jak małe dziecko i sobie myślę o tej muzyce, dodaję kolory, dodaję smaku, dzięki wam, więc w ogóle fajnie o tym mówicie i fajnie, że to wszystko robicie. To też to jest ten moment, kiedy warto powiedzieć, że dużo robimy dla tej muzyki, promujemy ją i dziś spotykamy się, żeby to podsumować, więc naprawdę bardzo dobrze się was słucha i cieszę się, że tu jesteś. No, dziękujemy. Promujemy polską muzykę, bo dużo się dzieje w ogóle na polskim rynku, ale ja też uważam, że od, myślę, 10 lat naprawdę się dzieje fajnie, bo wcześniej był problem moim zdaniem z polską muzyką. Ona była bardzo
nijaka. To znaczy ona była zawsze na wzór kogoś tam, tak? Że to jest tam polski Tim Impala, to jest polski Tom Waits. I tak, ja tego nie znosiłem. Trochę się do tego odchodzi, ale nadal... Chciałbym posłuchać Toma Waitsa, albo Tim Impala nie potrzebuje polskiego zespołu, tak? Więc ja tego nie znosiłem. A mam wrażenie, że oni oczywiście czerpią z zagranicy, ale też robią to po prostu gdzieś tam po swojemu i uważam, że super im to wychodzi. Tak. I bo nie mamy kompleksów, też. Bo ta branża już poszła tak do przodu, tak. Że nie ma granic. TikTok, Instagram, internet sprawił, że to, co jest na zachodzie, jest na wyciągnięcie ręki. Dokładnie. I kompletnie pozbądźmy się ale tego ale też cieszy mnie, przepraszam, też, że wejdę w słowo, cieszy mnie też bardzo fakt i mówię to też również pod kątem radiowca. Cieszy mnie to, że śpiewam po polsku. Mhm. Tak. Bo nie wiem, czy widzowie i widzki i słuchacze wiedzą, i słuchaczki wiedzą, że w polskim radiu nadającym w eterze, w FM-ie, jest tak, że po prostu musi być procentowo wypełniona muzyka, tak. Nie polska, tylko polskojęzyczna. Mhm. No. Czyli jeśli ktoś nawet zagra utwór instrumentalny i będzie to akurat konieczne, to będzie zliczone później jako utwór niepolski. No. Twój debiut? No właśnie, ja tutaj mam 5 debiutów. Debiut najświeższy. Jaki cwaniak. Ale to ja szybko. Debiut najświeższy. Po występie na moim koncercie piosenka premiera, ostatni dzień lata. Znakomite rockowe granie. Po prostu tam się wszystko zgadza. Jak w trójka gitarzystów się po prostu kuma ze sobą na scenie. To jest płyta, której posłuchałem po prostu i było to dla mnie bardzo fajne. Ale kiedy posłuchałem ich na żywo, to powiedziałem im to, że rzadko tak się zdarza, że mówię komuś, że mnie przekonał po koncercie do swojej muzyki. Mhm. I dlatego nie mogę ich nie wyróżnić za to, że zrobili naprawdę bardzo dobry, rockowy album. I super ich słucha się na żywo i nie mogę doczekać się trasy koncertowej. Jak się okazuje, dla młodych debiutantów trudno jest się przebić, żeby zagrać długi koncert. Więc liczę, że w przyszłym roku nadrobią. Także to szybko. Kamil, wymieniłeś, szukam jej płyty. Nita, Zenitki, czwarte miejsce, dlatego, że jest tak bardzo pracowita i tak dużo przeszła, żeby zrobić i poczuć to, co zrobiła. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś traumach i tak dalej, ale jak bardzo konsekwentnie siedziała pod kocem i nagrywała płytę, żeby po prostu zrobić z tego album i żeby odkleić łatę influencerki. I to jest naprawdę dobry pop. To jest płyta, która pewnie nie spodoba się każdemu, bo to nie jest płyta dla każdego. Ale za pracowitość muszę ją wymienić, Nita. To nie jest moja bajka, ale bardzo doceniam. To słuchałam tej płyty, podoba mi się, ale możemy śmiało stwierdzić, że wśród tych wszystkich płyt, które mamy i wśród tych wszystkich głosów, Nita prawdopodobnie jest najlepszą wokalistką. Dokładnie tak. To jest kolejny argument. Świetna wokalnie, świetna na scenie. To jak byłem na jej pierwszym koncercie, a potem na piątym, jak ona jest super sceniczna. Tak. Tam po prostu się wszystko zgadza. To jest młoda 22-latka, która po prostu tak czaruje scenę, że po prostu tylko się na nią patrzysz i chcesz, żeby grała cały czas. Więc to jest to. Idę dalej szybko. Nie mam tej płyty, bo nie jest wydana fizycznie. Artysta, który nazywa się Senny, nie wiem, czy znacie. Tak. Epka Pustostany. Tak liryczny chłopak, który tak pięknie śpiewa o miłości. Jego piosenka Znów, w której śpiewa chciałbym się znowu zakochać. I to jest takie, tak wchodzi bez względu na to, gdzie jesteś emocjonalnie, na jakim etapie jesteś życia. Super pisze. I ma w sobie taką lekkość, zmysłowość, albo utwór CO2. Chciałbym z tobą poemitować trochę CO2. No świetne to jest. I to jest moje trzecie miejsce debiutu roku 2023. Drugie miejsce. Wspaniała Daria ze Śląska to była i nie może być inaczej. Znakomita i to, co pokazuje teraz, nowe utwory, ostatni utwór z Cortezem, to tylko pokazuje, że nie może jej zabraknąć w tej kategorii. I pierwsze miejsce The Queen is... Tylko jedna, Queen jest tylko jedna, ale nie mogę znaleźć jej płyty. Dobra, The Queen, Katia. Mój debiut roku. Ja nie muszę... Nie czyli muszę powtarzasz? Nie powtarzam. W sensie to było trzecie miejsce, jeśli chodzi o album roku, ale Katia wygrywa wszystkim. Osobowością, talentem, modulacją głosu. To jak ona potrafi zejść z dołu, pójść do góry i śpiewać. Po prostu jaką ma rozproszenie w tym głosie. Wszystko, no i świetna osobowość, więc to jest dla mnie debiut roku, Katia. Kamil lutuje.
Nie, bo przypomniała mi się jeszcze jedna pyta. Kamil punkty przyznaje. Tak. Nie, chcę... Nie, po prostu jest jeszcze jedna pyta, o której zapomniałem jej dopisać akurat, bo to też się akurat mi się zdarza. Ale wszyscy wymieniliśmy Darię ze Śląska i z każdym typem, każdego zgadzam się. I chciałem jeszcze Wiktora tytułem może ewentualnie tak. Jeszcze wspomnieć, żeby na niego zwrócić uwagę. Dokładnie tak.